Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak wiemy, w Kościele Powszechnym zaczął się tydzień biblijny, stąd bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Ciebie do czegoś, co nazwałem Biblia Challenge. Na czym polega? Wiemy dobrze z Pisma Świętego, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Boże. W innym miejscu Pisma Świętego jest napisane, że spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia Słowa Bożego zbawić wierzących. Więc chciałbym zaprosić Ciebie do trochę takiej szalonej rzeczy. Chciałbym, żebyś zaprosiła, oznaczając na Facebooku dwie osoby, znajomych, przyjaciół, tych spośród swoich znajomych, którzy nie będą się bali zacytować ulubionego fragmentu z Pisma Świętego. Może to być w formie pisemnej, czyli na Facebooku zwyczajnie, może być ze swoim zdjęciem, może być ze zdjęciem Pisma Świętego swojego. Swój ulubiony fragment Pisma Świętego wraz z siglami, czyli skąd ten fragment jest. Albo żeby spróbowały zrobić taki krótki filmik, 2-3-minutowy czy 15-sekundowy, w którym podzielą się swoim ulubionym fragmentem, który do niego przemówił. Jeśli wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest Słowo Boże, to chcielibyśmy dzielić się sednem naszej wiary. Tym, co Chrystus zostawił. Jest takie zdanie przez Jana Pawła II napisane, że wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Nawet nie musi być innych. Twoja się umacnia. Więc zachęcam i zapraszam Cię serdecznie właśnie do tego Biblia Challenge. Nominuję kilka osób, natomiast z tych kilku osób zachęcam, żeby później, dzieląc się z Słowem Bożym, spróbować dwie osoby, przyjaciół, znajomych, tych, których wiemy, że się w to zaangażują, tych, którzy wiemy, że się w to włączą, tych, którzy wiemy, że do Słowa Bożego, które ma niesamowitą moc kruszyć nasze serca, bo Bóg przez nie przemawia, żebyśmy w to weszli. Moim jednym z ulubionych fragmentów, czy on jest ulubiony, tego nie umiem powiedzieć tak na 100%, natomiast jest to fragment ze Starego Testamentu, z Księgi proroka Izajasza, rozdział 41, wers 14, który mówi bardzo prosto: nie bój się, robaczku Izraela. Nie bój się, robaczku Jakubie. Pozdrawiam Cię serdecznie, zachęcam i zapraszam z całego serca. Błogosławię na ten czas tygodnia wczytywania się w to, co Chrystus Tobie i mi zostawił, aby nas przemieniać. Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.